Witamy w chicagowskim kwadransie. W dzisiejszym programie Amerykańskie Święto Niepodległości obchodzimy z przedstawicielami służb imigracyjnych i nowymi amerykańskimi obywatelami, a także zachęcamy do składania wniosków o pomoc rządu federalnego dla poszkodowanych przez wiosenne powodzie. Serwius Grzębski, witam i zapraszam. Oto chicagowski kwadrans. Sponsorem chicagowskiego kwadransu są domy książki D&Z. Najnowsze wydawnictwa, bestsellery, albumy, muzyka i filmy. To wszystko znajdziecie w domach książki D&Z 5507 West Belmont. W internecie domksiążki.com. Kaja Czytelniczka zaprasza. Witamy w chicagowskim kwadransie. Od wiosennych powodzi w prawie 40 powiatach Illinois do wakacyjnych dni pogoda nie szczędzi nam w tym roku emocji. Ostatnie flash floods, czyli nagła powódź, przydarzyła się w nocy z wtorku 24 czerwca na środę 25. Przez cały dzień trwało usuwanie skutków nagłych powodzi i podtopień, które wystąpiły w całym północno-wschodnim Illinois i północno-zachodniej Indianie. W części powiatów Cook, Boone, Lake i McHenry ostrzeżenie przed podtopieniami obowiązywało do 11:30 przed południem, w pozostałych miejscowościach aż do 7 godziny wieczorem. Od samego rana miasteczka informowały o zamknięciu lokalnych dróg. Zalana i nieprzejezdna była autostrada numer 94 w okolicach ulicy Pratt. Jednak najgorzej było w Park Ridge. Tam przez cały dzień zalany był zjazd z autostrady 294. Tutaj w Park Ridge, w rejonie ulicy Dempster, sytuacja była najgorsza. Kilkuset mieszkańców dzielnic jak ta, kompletnie odciętych jest dzisiaj od świata. Z kamerą problemy mieliśmy z porozmawianiem z którymkolwiek z nich, ponieważ większość z mieszkańców tutaj w Park Ridge zajęta była ratowaniem, co tylko się da. Z podtopionych dzielnic wydostać się mogli najłatwiej posiadacze dużych aut typu SUV. Really bad. My basement is full of water. Is it full of water? Jest naprawdę źle, w piwnicy mam dużo wody, ale przynajmniej mógł pan wyjechać. Tak, dzisiaj doceniam moje auto. Thank you for SUV, because you couldn't be able to walk out. I know. Inni mieli mniej szczęścia, jak ten posiadacz Mercedesa, którego układ elektryczny wyłączył się, unieruchomiając na wiele godzin auto i jego posiadacza. Unieruchomieni w swoich domach byli także mieszkańcy. Rano było jakby mniej wody, ale teraz jej przybywa. Stuck. Szkody wywołane nagłymi opadami deszczu z końca czerwca są niczym w porównaniu z tymi, jakie w prawie 40 powiatach Illinois wywołały powodzie z połowy kwietnia. Wszystkich poszkodowanych w ich wyniku, ubezpieczonych czy nie, właścicieli czy wynajmujących, Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego nakłania do składania wniosków o finansową pomoc rządu. Najważniejsze to wykonać pierwszy krok i zadzwonić pod numer 1-800-621-3362 lub odwiedzić stronę Disaster Assistance. Assistance.gov oraz przede wszystkim nie zniechęcać się. Don't disqualify yourself. We have the misconception as we know the storm was in April and now we're still here in May and now in June. And people figure, you know, I don't qualify, I had insurance. Nie dyskwalifikujcie się. Wiele osób myśli, powodzie były w kwietniu, jest już prawie lipiec, więc z pewnością nie otrzymam pomocy albo poradziłem sobie już sam. To błędne rozumowanie i podejście. Pozwólcie, aby FEMA oszacowała wasze straty i sprawdziła, czy należy wam się pomoc. Niezależnie od tego, czy jesteście właścicielami, czy wynajmujecie mieszkanie albo posiadacie mały biznes, dzwońcie na 1-800-621-3362 i składajcie wnioski, bo termin upływa 9 lipca. Homeowners, renters and businesses of all sizes also to apply 1-800-621-3362 and July 9th is our deadline. Jak mówią przedstawiciele FEMA, o pomoc mogą ubiegać się także osoby z nieudokumentowanym statusem, ponieważ na przykład posiadają urodzone w Stanach dzieci, które na potrzeby otrzymania wsparcia będą wnioskodawcami. If you're in the declared counties, it's one of the important things, and it has your primary home was affected from the storm. A homeowner as well as renters. Jeśli mieszkacie w jednym z powiatów, które ogłoszone zostały terenami klęski żywiołowej, a dom dotknięty powodzią to wasze podstawowe miejsce zamieszkania, zgłoście się o pomoc. Wiele
ludzi z niej nie korzysta, bo słyszą plotki, które często nie są prawdą. Na przykład, jeśli macie dzieci urodzone w Stanach, możecie zakwalifikować się na pomoc. Jednak ważne, aby wykonać ten pierwszy krok i zgłosić waszą szkodę. A więc jak działa rozpatrywanie wniosku po tym, jak zgłosimy szkodę? Gdy telefonicznie lub za pośrednictwem internetu zgłosicie waszą szkodę, w ciągu 3-5 dni inspektor odwiedzi wasze miejsce zamieszkania, by oszacować straty. Przygotujcie rachunki i zdjęcia waszych strat. Choć powódź była już kilka miesięcy temu i wszyscy pewnie wysprzątali już swoje domy, nasi inspektorzy są doświadczeni i bez problemu oszacują wasze straty. Następnie w ciągu 7-10 dni otrzymacie list z decyzją o wysokości pomocy. Dla osób, które mają pytania czy trudności z wypełnieniem dokumentacji, pomocą służą tak zwane Recovery Centers. Dwa z nich mieszczą się na południu i północy Chicago. Recovery Centers are good places, for example, if you need to register and you don't have access of a phone or online. Recovery Centers to miejsca, w których mieszkańcy, którzy nie mają dostępu do internetu czy telefonu, składać mogą swoje podania o pomoc. Tam również znajdziecie wytłumaczenie wielu formularzy. FEMA nie odmawia nikomu pomocy, jednak może odrzucić nieprawidłowo wypełniony formularz. A więc jeśli nie rozumiecie czegoś, udajcie się do centrum pomocy, a tam otrzymacie wyjaśnienie i pomoc. Ubiegać się mogą także właściciele drobnych biznesów, wypełniając podanie o pomoc z Agencji do Spraw Drobnej Przedsiębiorczości. It's also part of the process. If you receive an application from SBA, it doesn't mean that we're giving you a loan, it's just that's part of the process. Ubiegając się o pomoc FEMA, wielu z was będzie musiało wypełnić także aplikację do Agencji Drobnej Przedsiębiorczości. Nie oznacza to, że damy wam pożyczkę z SBA, ale ta instytucja poinformowana zostanie, że wnioskujecie o pomoc. 1-800-621-3362. FEMA apeluje szczególnie do środowisk imigranckich, w tym polskiego. Z pomocy masowo korzystają na przykład Afroamerykanie. W dzielnicach południowego i zachodniego Chicago przed siedzibami FEMA ustawiają się długie kolejki. Tymczasem wśród środowisk imigranckich tych poszkodowanych jest o wiele mniej. Do tej pory zatwierdziliśmy pozytywnie ponad 38 tysięcy aplikacji i codziennie zatwierdzamy nowe. Chcemy, aby ludzie wiedzieli, że pomoc jest osiągalna. Wiele osób dyskwalifikuje się i zniechęca. Tymczasem my chcemy, co z was zgłaszało się o pomoc. Przypominamy, termin składania aplikacji na pomoc rządu federalnego został przedłużony. Teraz mieszkańcy 33 powiatów dotkniętych powodziami z połowy maja mają czas do 24 lipca na złożenie wniosku. Rejestracji dokonać można telefonicznie pod numerem 1-800-621-3362 lub przez internet na stronie www.disasterassistance.gov. Zmieniamy temat. 4th of July to jedno z najważniejszych amerykańskich świąt. Drugim najliczniej reprezentowanym po Meksyku krajem pochodzenia Polska. Co odróżnia tę uroczystość nadania amerykańskiego obywatelstwa od innych, to okazja i skala. Powiem, w przeddzień amerykańskiego święta niepodległości nowych obywateli zaprzysięża się nie tylko w chicagowskim Centrum Kultury. To już nasza tradycja. W przeddzień święta niepodległości organizujemy podobne uroczystości w całym kraju oraz poza nim. Dziś składamy hołd imigrantom, z których pracy i poświęcenia powstał nasz kraj, patrząc również w przyszłość, na rzesze nowych imigrantów, którzy stają się obywatelami i będą wspólnie z nami budować przyszłość tego kraju i miasta. W przeddzień 4th of July nowych obywateli zaprzysiężano także na przykład na amerykańskim Kapitolu, na pokładzie statków muzeów amerykańskiej marynarki wojennej na Hawajach czy w bazie Bagram w Afganistanie. Zebranych na uroczystości w Centrum Kultury powitał radny Chicago Dennis Solis, który sam dokładnie pamięta dzień, w którym stał się amerykańskim obywatelem. Jak powiedział kiedyś mój ojciec, naturalizowani obywatele jakby wygrali loterię, więc nie możemy przynieść naszym rodzinom wstydu i chcemy sprawić, by ten kraj był z nas dumny. Te ceremonie zawsze są dla mnie wzruszające. Co odróżnia uroczystość w Centrum Kultury, to również jej miejsce. Sala Gar Hall chicagowskiego Domu Kultury poświęcona jest wszystkim bitwom amerykańskiej wojny domowej. To właśnie one, zdaniem burmistrza Chicago Rama Emanuela, przypominają, że za możliwościami, jakie niesie amerykańskie obywatelstwo, idą także obowiązki. I hope you take note of this day. It is a land of opportunity.
But with opportunity comes responsibilities. Mam nadzieję, że zapamiętacie ten dzień. Ameryka jest krajem możliwości, ale z tymi możliwościami przychodzi także odpowiedzialność. Amerykańskie obywatelstwo wymaga od was aktywności. To nie jednostronna umowa. Bądźcie aktywni w byciu obywatelami tego kraju. But it is great not because of just the opportunity it provides, but what it calls upon you to do as citizens. Gratulując zebranym obywatelstwa, burmistrz Wiecznego Miasta wspominał także działania obecnej administracji zmierzające w stronę legalizacji milionów imigrantów w tym kraju. I would love for everybody in the United States Congress that is thinking today about immigration reform to look out and see what I see from this vantage point. The hopes, the dreams, the aspirations, the sacrifice, the struggle to embrace what we take, who have been born here, for granted. Chciałbym, aby członkowie amerykańskiego kongresu, którzy pracują nad projektem reformy imigracyjnej, spojrzeli na was dzisiaj, siedzących w tej sali. 67 osób z 32 krajów całego świata. Tyle aspiracji, nadziei i wyrzeczeń, aby dotrwać do dzisiejszego dnia, co większość z nas urodzonych w tym kraju uznaje za pewne. To właśnie amerykańskie obywatelstwo, a więc w przeddzień Święta Niepodległości, właśnie dziś, 3 lipca, w dniu tak wielu rocznic, chcę, abyśmy pamiętali o poświęceniu tak wielu osób na drodze do obywatelstwa, wyczekując na podpis prezydenta pod ustawą, która czynić będzie sprawiedliwość dla milionów osób jak wy. Congratulations on this moment. Cherish it. It is something special. Congratulations. I am just so glad that the mayor mentioned that because in the last amnesty that bardzo się cieszę, że burmistrz wspomniał dziś kwestię reformy imigracyjnej. Ostatnią amnestią objętych było 3,5 miliona osób, tym razem ponad 11 milionów. W samym stanie Illinois ponad 0,5 miliona osób skorzysta na reformie. Musimy wspierać lokalne, powiatowe i stanowe władze, bo z legalizacją tylu osób będzie dużo pracy. 500,000 people just in the state of Illinois that will be eligible and we've got to make sure that we have our government ready to work with them. Jak mówią zgodnym chórem przedstawiciele służb imigracyjnych i miasta Chicago, to właśnie w tym mieście najlepiej widać wkład środowisk imigranckich w rozwój Ameryki, o czym szczególnie warto pamiętać właśnie w święta, jak to amerykańskiej niepodległości. Wypijcie toast, od dziś jesteście amerykańskimi obywatelami i co ważniejsze, opowiadajcie historię waszej emigracji waszym dzieciom, by dumne one były z waszego pochodzenia i poświęcenia. Od 1 do 5 lipca w ramach obchodów Dnia Amerykańskiej Niepodległości USCIS w specjalnych ceremoniach naturalizuje w całym kraju w sumie ponad 7800 imigrantów. W dzisiejszym programie to już wszystko. Kolejny chicagowski kwadrans oczywiście za tydzień. Sergiusz Grzębski, do zobaczenia. Sponsorem chicagowskiego kwadransu są domy książki D&Z. Najnowsze wydawnictwa, bestsellery, albumy, muzyka i filmy. To wszystko znajdziecie w domach książki D&Z 5507 West Belmont. W internecie domksiążki.com. Kaja Czytelniczka zaprasza.